Zgodnie z wielowiekową tradycją, ta noc powinna być czuwaniem na cześć Pana. Wierni, posłuszni upomnieniu Ewangelii, trzymając w rękach zapalone świece, winni być podobni do ludzi, którzy oczekują swego Pana, aby gdy powróci, zastał ich czuwających i godnych zaproszenia do swego stołu. Aby dopomóc nam w poznaniu rzeczy niewidzialnych, Kościół zwykle posługuje się znakami materialnymi, gdy mamy przeżyć fundamentalną tajemnicę chrześcijaństwa. Posługuje się ogniem, światłem i wodą. Liturgia Wigilii Paschalnej zmierza do tego, aby przez kontrast ciemności i światła, ognia i wody, uzmysłowić nam prawdę, że ze śmierci Chrystusa wytrysnęło nowe życie. Symbolem Chrystusa jest wielkanocna świeca, paschał. Wśród uroczystych obrzędów poświęca się ogień, od którego zostanie zapalony paschał. Do ciemnego kościoła wnosi się zapalony paschał, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Procesja ze światłem to symboliczne przedstawienie zmartwychwstania. Zatrzymuje się 3 razy. Kapłan, ukazując paschał wiernym, śpiewa słowa „Światło Chrystusa”, a wierni odpowiadają „Bogu niech będą dzięki”. Lud Boży zapala przyniesione świece, symbolizujące chrzest zanurzający nas w życiu Chrystusa zmartwychwstałego. W kościele zapala się światła, po czym następuje śpiew orędzia wielkanocnego, które obwieszcza radość dokonującego się tej nocy zmartwychwstania Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Przez swoje święte rany, jaśniejące chwałą, niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen.
stałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie.
Gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo, raduj się, ziemio, promieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością króla wieku, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobne blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech ten, który bez moich zasług zaraczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. Pana z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił dla nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechu do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych.
Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas. O, jak niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki odkupiciel. O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje, oraz noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutny. Rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. Tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasne płomień. Chociaż dzieli się on, użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku. Żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem, i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen, amen.
Po obrzędzie światła Kościół Święty rozważa wielkie dzieła, jakich Pan Bóg dokonał dla swego ludu od początku świata oraz wyraża ufność w Słowo i obietnice Boże. Poszczególne fragmenty Pisma Świętego nawiązują do chrztu i zapowiadają nowe życie w Chrystusie. To ostatni moment przed liturgią chrzcielną, w którym Kościół przypomina nam najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia. Od stworzenia świata i człowieka, przez ofiarę Abrahama, cudowne przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, aż do przyjścia Chrystusa na ziemię i dokonanego przez Niego dzieła odkupienia. Po każdym z czytań śpiewany jest psalm responsoryjny. Kapłan wypowiada słowa "módlmy się", a w tym czasie wierni przez chwilę modlą się w ciszy. Następnie celebrans odmawia specjalną modlitwę. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu, psalmie i modlitwie zapala się świece ołtarzowe i intonuje hymn "Chwała na wysokości Bogu". Ponownie rozbrzmiewają organy i wszystkie dzwony w kościele. Z uwagą i dziękczynieniem wsłuchajmy się w skierowane do nas Słowo Boże. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej, w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Usiądźmy. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość, i stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód, i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepieniem niebem. I tak upłynął wieczór, a po nim poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że było dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory, roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe,
którymi zaliły się wody oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, płazy i dzikie zwierzęta, według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich płazów. I widział Bóg, że były dobre. Wreszcie Bóg rzekł: uczyńmy na nasz obraz podobnego nam człowieka. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto Słowo Boże. Niech stąpi.
Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Spraw, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. A reading from the book of Genesis. God put Abraham to the test. He called to him, "Abraham." "Here I am," he replied. Then God said, "Take your son Isaac, your only one whom you love, and go to the land of Moriah. There you shall offer him up as a holocaust on a height that I will point out to you." When they came to the place of which God had told him, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. Then he reached out and took the knife to slaughter his son. But the Lord's messenger called him from heaven, "Abraham, Abraham." "Here I am," he answered. "Do not lay your hand on the boy," said the messenger. "Do not do the least thing to him. I know now how devoted you are to God, since you did not withhold from me your own beloved son." As Abraham looked about, he spied a ram caught by its horns in the thicket. So he went and took the ram and offered it up as a holocaust in place of his son. Again, the Lord's messenger called to Abraham from heaven and said, "I swear by myself, declares the Lord, that because you acted as you did, in not withholding from me your beloved son, I will bless you abundantly and make your descendants as countless as the stars of the sky and the sands of the seashore. Your descendants shall take possession of the gates of their enemies, and in your descendants all the nations of the earth shall find blessing. All this because you obeyed my command." The word of the Lord. You are mine. Thank you.
Supreme Father of the faithful, who in Christ are children of your promise by pouring out the grace of adoption throughout the whole world, and who through the Paschal mystery make you servant to Abraham, father of nations, as one you swore, grant, we pray, that your peoples may enter worthily into the grace to which you call them. Through Christ our Lord. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan tak, że pójdą za nami. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę potęgę moją wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł na przodzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tak był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wtedy się wody rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa obłoku i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak, że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pokrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk egipskich. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z Nim śpiewali taką oto pieśń ku czci Pana.
Śpiewajmy Panu, który ma co kazał. Śpiewajmy Panu, który ma co kazał. Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej przepaści. Śpiewajmy Panu, który ma co kazał. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Niemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim uwielbiać go będę. On Bogiem Ojca mego będę go wywyższał. Śpiewajmy Panu, który ma co kazać. Rzucił w morze rydwane Faraona i jego wojsko, by broni wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Śpiewajmy Panu, który ma co kazać. Wyprowadziłeś lud i osadziłeś na górze Twego dziedzictwo, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem. Pan Bóg jest Królem na zawsze i na wieki. Śpiewajmy Panu, Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, all you who are thirsty, come to the water. You who have no money, come, receive grain and eat. Come without paying and without cost, drink wine and milk. Why spend your money for what is not bread, your wages for what fails to satisfy? Heed me, and you shall eat well. You shall delight in rich fare. Come to me heedfully, listen, that you may have life.
I will renew with you the everlasting covenant, the benefits assured to David. As I made him a witness to the peoples, a leader and commander of nations, so shall you summon a nation you knew not, and nations that knew you not shall run to you, because of the Lord your God, the Holy One of Israel, who has glorified you. Seek the Lord while he may be found. Call him while he is near. Let the scoundrel forsake his way, and the wicked man his thoughts. Let him turn to the Lord for mercy, to our God, who is generous in forgiving. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways, and my thoughts above your thoughts. For just as from the heavens the rain and snow come down and do not return there till they have watered the earth, making it fertile and fruitful, giving seed to the one who sows and bread to the one who eats, so shall my word be that goes forth from my mouth. My word shall not return to me void, but shall do my will, achieving the end for which I sent it. The word of the Lord. Thanks be to God. You will draw water joyfully from the springs of salvation. God is my Savior, I will preaching of your prophets unveil the mysteries of this present age. Graciously increase the longing of your people, for only at the prompting of your grace do the faithful progress in any kind of virtue. Through Christ our Lord. Amen.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali, i z powodu bożków, którymi go splugawili. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy i rozpierzchli się po krajach. Osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i tam, dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich: to jest lud Pana. Musieli się oni wyprowadzić ze swego kraju. Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. Dlatego mów do domu Izraela, tak mówi Pan Bóg: nie z waszego powodu to czynię domu Izraela, ale dla świętego imienia mego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was pośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszelkich waszych bożków, i dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto słowo Boże. Boga żywego pragnie moja dusza. Boga żywego pragnie moja dusza. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Boga żywego. Wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu, w świątecznym orszaku, wśród głosów radości i chwały. Boga żywego pragnie moja dusza. Światłości wierność swoją, niech one mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na twoją górę świętą
i do Twoich przybytków. Boga który jest moim weselem i radością. I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże mój, Boże. Boga żywego pragnie moja dusza. Modlmy się. Boże, Ty nas przygotowujesz do obchodu misterium paschalnego słowami Starego i Nowego Testamentu. Daj nam pojąć Twoje miłosierdzie, aby dary, które przyjmujemy w tym życiu, umocniły w nas nadzieję życia przyszłego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Gloria in excelsis Deo. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, święty, Pana Boga Ojca. Let us pray. O God, who make this most sacred night radiant with the glory of the Lord's resurrection, stir up in your church a spirit of adoption, so that, renewed in body and mind, we may render you undivided service. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
God forever and ever. Brothers and sisters, are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in newness of life. For if we have grown into union with him through a death like his, we shall also be united with him in the resurrection. We know that our old self was crucified with him, so that our sinful body might be done away with, that we might no longer be in slavery to sin. For a dead person has been absolved from sin. If, then, we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. As to his death, he died to sin once and for all. As to his life, he lives for God. Consequently, you too must think of yourselves as being dead to sin and living for God in Christ Jesus. The word of the Lord. Alleluia, 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 alleluia. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Alleluja. Struck with power, the right hand of the Lord is exalted. I shall not die but live and declare the works of the Lord. Alleluia. Odrzucony przez budujący, stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Alleluja.
Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie, bo wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One zbliżyły się do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. After the Sabbath, at the first day of the week, was dawning, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake. For an angel of the Lord descended from heaven, approached, rolled back the stone, and sat upon it. His appearance was like lightning, and his clothing was white as snow. The guards were shaken with fear of him, and became like dead men. Then the angel said to the woman in reply, Do not be afraid. I know that you are seeking Jesus the crucified. He is not here, for he has been raised, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples. He has been raised from the dead, and he is going before you to Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. Then they went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and ran to announce this to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me. The Gospel of the Lord. Christ. My dear brothers and sisters, the liturgy of the Vigil, this is the liturgy of the liturgies, the most important and sacred liturgy in the whole year in our Catholic Church. Because what we commemorate today, and what the liturgy shows us through the signs, this is the most important part of our faith, the resurrection of the Lord.
We proclaim, we profess that Jesus the crucified is the living God, that He is the resurrection and life, that He Himself is the light of our lives, not only in this most sacred and holy night, but also every day of our life. Why is this night different than all other nights? Why is this night so important for us? Because this night shows us that after every darkness, there is light. That after every problems, there is solution and grace. That for those who believe in Christ, nothing is impossible, because He Himself is and stays forever with us. As you heard, we have different parts of this holy liturgy tonight. The first part was the liturgy of the light, and it showed us that through all this darkness and in all the darkness of our life, there is a light, Jesus Christ. That His resurrection enlightens and brings light for all of us. Not only here in Bridgeport, not only here at St. Michael's, but to the whole world, to every brother and sister in this world. Not only for us, we share this light with the whole world. Then, the liturgy of the word. We heard so many readings from the Old Covenant, Old Testament, which led us to this one and only reading about the resurrection, to the gospel. And this good news, this is Jesus lives. He is there. In just a moment, we begin the third part of the liturgy. It will be the liturgy of the water. The water will be blessed and sanctified through the light of the candle. We will see and we will rejoice that Jesus Christ, who is the light of the world and the light of our church, He Himself gives us life. There is no other source of grace, only He. And the last part of this liturgy is the most holy Eucharist, the sacrifice of the Mass, where we receive our Lord Jesus Christ. Today, in just a moment, we will celebrate confirmation in our faith community. We welcome Mr. Andrew Ziemba in our parish, who will be confirmed today and who will receive his very first communion. This is a sign for us, my dear brothers and sisters, that the Church invites brothers and sisters to this faith community. And tonight we pray for all baptized children in our Church and for all our young parishioners who soon will receive their confirmation. And for all brothers and sisters who visit our church and pray with us. Because this night, the night of the resurrection, shows us, you and me, that this is the living church of our Lord. And once again, as we opened this sacred time of Holy Thursday, Good Friday, and the resurrection, we talked about the Last Supper. Jesus invited us to communion with Him. Today we will receive this Holy Communion. We will receive our living God and we will invite Him to our heart and to our homes. So therefore, my dear brothers and sisters, the very last part of this liturgy, it will be the blessing. We will receive the blessing of the living God, and this blessing is just like an invitation to share it with all other brothers and sisters. So that the light of Christ, our living God,
can be shared in this world. Soon, in 1 week, we will celebrate the Sunday of Divine Mercy. And it will show us the fruits of all these liturgies and everything what happened in this one night. The living God and our risen Lord will share with us His love and mercy. My dear brothers and sisters, let us celebrate this Eucharist with joy, because our Lord Jesus Christ is the living God. He is risen. He is truly risen. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Rozpoczynamy trzecią część Wigilii Paschalnej, liturgię chrzcielną. Podczas najważniejszych obrzędów Kościół zawsze wzywa wstawiennictwa wszystkich świętych. Czyni to również przed błogosławieństwem wody chrzcielnej. Przewodniczący liturgii wzywa Bożego miłosierdzia nad nami. Następuje śpiew litanii do wszystkich świętych. Po niej kapłan odmówi uroczystą modlitwę z prośbą o Boże błogosławieństwo nad wodą, która stanie się wodą chrzcielną. W dalszej części liturgii wyrzekamy się szatana, odpowiadamy na pytania o wiarę i uczestniczymy w obrzędzie chrztu świętego. Za ten akt wiary można dziś uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Dearly beloved brothers and sisters, let us humbly invoke upon this font of grace of God, the Almighty Father, that those who from it are born anew may be numbered among the children of adoption in Christ. Wzywajmy z pokorą nad tą wodą łaski Boga Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. I módlmy się za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módl się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Janie, Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Wawrzyniczy, módl się za nami. Święci Wojciechu i Stanisławie, Święte Perpetuo i Felicyto, módl się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami.
święty Atanazy, święty Bazyli, święty Marcinie, święty Benedykcie, święty nasz Ojcze Franciszku, święty Antoni, święty Maksymilianie, święty Janie Mario Wianeju, święta Katarzyno Sieneńska, święta Tereso od Jezusa, święta Faustyno, święty Janie Pawle, święty Szarbelu, wszyscy święci i święte Boże, bądź nam miłości, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, od każdego grzechu, od śmierci wiecznej, przez Twoje wcielenie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie, przez zesłanie Ducha Świętego, prosimy Cię, my grzesznicy, prosimy Cię, abyś swoją łaską uświęcił tę wodę, przez którą mają się odrodzić Twoje dzieci. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Następuje teraz błogosławieństwo wody chrzcielnej. The blessing of baptismal water. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcenia. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu, został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło Chrztu Świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów grzechu, odrodził się z wody i z Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem śmierci
z Nim też powstali do nowego życia, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. My dear brothers and sisters, let us renew our baptismal promises. Dear Andrew, dear brothers and sisters, let me ask you, do you reject Satan and all his works and all his empty promises? I do. Do you believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, who was crucified, died, and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? I do. Do you believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who came upon the apostles and Pentecost, and today is given to you in sacrament of confirmation? I do. Do you believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting? I do. This is our faith. This is the faith of the Church. We are proud to profess it in Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Andrew, my dear friend, in baptism, God our Father gave the new birth of eternal life to his chosen sons and daughters. Let us pray to our Father that he will pour out the Holy Spirit to strengthen his Son with his gifts and anoint him to be more like Christ, the Son of God. All-powerful God, Father of our Lord Jesus Christ, by water and the Holy Spirit you freed your Son from sin and gave him new life. Send your Holy Spirit upon him to be his helper and guide. Give him the spirit of wisdom and understanding, the spirit of right judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill him with the spirit of wonder and awe in his presence. We ask this through Christ our Lord. Amen. Michael, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Peace be to you. And with your spirit. Congratulations. You're now confirmed in the Holy Communion of the Catholic Church. Welcome. Thank you. Drodzy bracia i siostry, czuwając w tę świętą noc, wspominamy wspaniałe dzieło stworzenia i wspanialsze jeszcze dzieło naszego odkupienia. Prosimy, Boże, wysłuchaj próśb swego ludu i pobłogosław nas, odnawiających przyrzeczenia swojego chrztu. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest,
abyśmy się radowali z naszymi braćmi i siostrami, ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Odnowiwszy w sobie łaskę Chrztu Świętego, który wszczepił nas w misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, składam ofiarę mszy świętej. W niej w sakramentalny sposób zostanie uobecnione misterium paschalne. To jest przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia. Ofiara mszy świętej jest zatem nie tylko pamiątką męki i śmierci Zbawiciela, ale także Jego chwalebnego zmartwychwstania. Kościół kończy obrzędy Wigilii Paschalnej, sprawując najświętszą ofiarę, w której Zbawiciel zmartwychwstały nieustannie ofiarowuje się pod postaciami chleba i wina. W niebie zaś pozostaje wiecznie żywy i nieśmiertelny.
Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu i spraw, aby ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Boże Twoje sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza tej nocy uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalny radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają: zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna, napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym naszym ojcem Franciszkiem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługa, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Franka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, na zbaw ode złego. Ty
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Let us offer each other the sign of peace. Dziękuję. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Zapłacić dług, z grobu wstałeś dziś, nieba
świata królem jesteś Ty. Dear brothers and sisters, this was the last part of our liturgy, and now we're going to receive God's blessing. But before we go home and share this blessing with our dear ones, I would like to express my gratitude and everyone for everything, because the list is so long. So I just thank you for being our parish, our faith community here, for the beautiful liturgy, for the flowers, decorations, music, for your prayers, and for everything, because this faith community is so strong and vibrant because of you and because of our Lord Jesus Christ. Without him, we would be just one church in the city of Bridgeport. And I hope and I know that we are one family in Jesus Christ. This is the most important and beautiful thing. So I would like to express my gratitude also for our priest, Father Stefan, Father Leszek, who came here from Rome to help us during these beautiful liturgies and confessions and all the prayers and services here. So my dear brothers and sisters, when we go home, let us receive God's blessing and let us share this God's blessing and peace. This is the most important gift from the risen Lord. And when we go, let us profess our faith not only here in the church, but also outside in the world, because the world needs the gospel and the living God. Let us share this life of Christ with our dear ones. I would like to wish you, in the name of our Franciscan family, Franciscan friary and team, blessed and happy Easter. May God bless you. Módlmy się. Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś wielkanocnym sakramentem, przez Chrystusa Pana naszego. Pane z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Thank you.
benedicamus Domino, Deo gratias.